Prokuratura bada sprawę śmierci 23-letniego Bartosza z Marek. Mężczyzna trafił na komisariat 21 grudnia wieczorem po interwencji policji. Po powrocie do domu miał powiedzieć rodzinie, że został pobity przez policjantów. Kilkanaście godzin później zmarł. Komenda Główna Policji wydała w tej sprawie oświadczenie, którego treść w mojej opinii świadczy raczej o kolejnej próbie matactwa. Jeżeli potwierdzą się informacje medialnie, to wygląda na to, że policjanci wybrali jednak niewłaściwy obiekt do znęcania się, a może ta sprawa ma związek ze sprawą Stachowiaka i jest aktem zemsty. Czas na informacje, które są pomijane medialnie w tej sprawie. Witam serdecznie. 112 śmierć po interwencji policji. Mają rozmach, skurwysyny. Zacznijmy od prawdopodobnego przebiegu zdarzenia. Opisuje go portal Wirtualna Polska, artykuł pani Marianny Filijewskiej-Kalinowskiej z dnia 4 stycznia 2024 roku z 18.44. Właśnie pod tytułem 112 Bartek zmarł po zatrzymaniu przez policję. Przez cały wieczór po powrocie z komisariatu, jak pisze Wirtualna Polska, Bartek powtarza, że sprawa musi zostać nagłośniona, bo oni mogą tak skrzywdzić jeszcze kogoś. Prosi mamę, by zrobiła mu zdjęcie nóg, rąk, twarzy. Przynosi rodzicom zakrwawione ubrania, mówi, że to dowody, że nie wolno ich prać. Umiera kilkanaście godzin później. I możemy zastanawiać się, jaką osobą był pan Bartosz, ale myślę, że w tej sprawie to po prostu nieistotne. To, że był wrażliwy, że kochał zwierzaki, jak każdy po drugiej stronie, oczywiście policja będzie to spróbowała z niego zrobić, narkomana, ćpuna i tak dalej, przecież tak wygląda zazwyczaj sposób zamykania sprawy, trzeba zdyskredytować ofiarę ich działań po prostu przed społeczeństwem. Sprawa wyglądała tak, według relacji rodziców. Czyli mamy podwarszawskie marki, tak dokładnie te, które są oddalone o 40 km od Dawidów Bankowych, gdzie rok wcześniej policjanci wywieźli dwie dzierlatki w wieku rębnym, czy usiłowali wywieźć, tylko zatrzymali się na drzewie. Chcieli, albo nieistotne co chcieli. Skupmy się w każdym razie na tym. Godzina 17, Bartek wkłada kurtkę i buty i mówi mamie, że idzie się przewieczyć. Często wychodzi, no zazwyczaj z psem, ale w tym dniu poszedł sam. O 17.50 pani Ania, mama od pana Bartosza, dostaje telefon. Z tego, co się udaje jej zrozumieć, Bartek wdał się w sprzeczkę z kierowcą samochodu, który zarzucił mu, że nieprawidłowo szedł ulicą, a jego zdaniem szedł prawidłowo. Zrozumiała też, że to syn wzywa policję. O 18.05 kolejny telefon. Tym razem zdenerwowany syn mówi mamie, że policja przyjechała bardzo szybko, nie wie skąd. Mamo, ludzie są okropni. Tyle powiedział. Mamie rozłączył się. Potem jego ojciec próbuje dodzwonić się do syna. Syn już nie odbiera. Rodzice domyślają się, że został zatrzymany przez policję na 24 godziny. Denerwują się, czekają, liczą, że wszystko będzie w porządku. Mamy kolejny dzień, piątek 22 grudnia, również z relacji rodziców wygląda to tak. Godzina 17.30, Bartek wraca do domu, wygląda zupełnie inaczej niż wtedy, gdy wychodził i mówi, mamo, zobacz, co mi zrobili, to nie jest policja, to jest ZOMO. Co pan z nim zrobił? Czy jest pan takim tępym bydlakiem, który potrafi tylko bić? Wyjść. Ma podbite lewe oko, rozcięty łuk brwiowy, liczne zadrapania na ciele, wybity bark. Nad lewym nadgarstkiem ma ślady po przypalaniu papierosami. I na tym etapie bym od razu zaznaczył, że powinniśmy oczywiście wykluczyć sprawstwo ewentualne policjantów. Po prostu papierosy paliła szyba w radiowozie i to ewentualnie ona go przypaliła. To tak podsuwam policjantom, bo może się im przydać taki tok myślenia, który jest tak samo idiotyczny jak niektóre elementy, które są w ich oświadczeniu. Ale do tego dojdziemy. W każdym razie, pan Bartek trzyma w rękach dokumentację z SOR-u, gdzie kilka godzin wcześniej pojechał w asyście funkcjonariuszy. Przeszedł badanie obrazowe głowy, które nie wykazało urazu wewnętrznego. Dostał wypis. O co chodzi? Generalnie sytuacja jest tego typu, że jeżeli został przebadany i lekarze stwierdzili, że nie ma przeszkód, aby mógł być przesłuchiwany, zatrzymany i tak dalej, to oznacza, że przed zdarzeniem w takim układzie do niczego nie doszło, czyli musiało dojść w trakcie albo na komisariacie, albo po wyjściu z niego. Więc coś w tej sprawie po prostu już nie gra, ktoś coś po prostu pomija. Natomiast przychodzi kolejny dzień,
Mama o godzinie 8 rano zagląda do syna, twierdzi, że syn śpi, że nic się nie dzieje, nie chciała go budzić, bo był zmęczony. Wraca po zakupach o godzinie 12 i w tym momencie zostaje syna, który był już martwy. I teraz tak, na wniosek rodziców Bartka prokuratura rozpoczyna śledztwo. Okazuje się, że koszty sądowe, które będą oczywiście musiały być poniesione, aby zadbać o właściwe prowadzenie tej sprawy, są bardzo wysokie. Dlatego 29 grudnia w internecie pojawia się zbiórka finansowa na pomoc prawną. I istotne jest to, kto tę zbiórkę zakłada. A zakłada ją emerytowana psycholog policyjna, profilerka i wykładowczyni Mariola Wołoszyn. Prywatnie jest przyjaciółką rodziny, jest tak, jak to się mówi, przyszywaną ciocią Bartka. Do pani Marioli Wołoszyn wrócimy, bo jest chyba tym elementem, który może doprowadzić do tego, że jeżeli doszło do tego, że to policjanci są winni śmierci, to mają szansę się nie wywinąć z tej sprawy. W każdym razie pani Mariola Wołoszyn mówi tak. Mój syn przez całą szkołę miał czterech najbliższych przyjaciół. Wśród nich był Bartek. Tysiące razy, gdy wracałam z pracy, widziałam ich w pięciu siedzących na mojej kanapie. Ja wołałam cześć synkowie, oni się śmiali. Wszyscy synkowie planowali spotkania świąteczne w sobotę 23 grudnia, ale już nie zdążyli. I to dzięki tej zbiórce założonej przez panią Mariolę sprawa zyskuje medialny rozgłos. Rodzice zmarłego 23-latka będą reprezentowani przez kancelarię Pietrzak, Cidor i wspólnicy. Jest to kancelaria, która zasłynęła doprowadzeniem do skazania czterech policjantów odpowiedzialnych za śmierć Igora Stachowiaka. Pełnomocniczka rodziny, pani mecenas Urszula Podhalańska, do sprawy odnosi się krótko. Z uwagi na toczące się śledztwo nie mogę powiedzieć nic ponad to, co powiedzieli już rodzice Bartka. Może tylko tyle, że w sprawie pojawia się dużo pytań i zrobimy wszystko, by dotrzeć do odpowiedzi. Ale patrząc na to, co dzieje się po stronie już organów ścigania, to powiedzmy sobie szczerze, w tej sprawie, jak ponury żart i próba matactwa brzmią słowa prokuratora, że postępowanie w sprawie 23-latka dotyczy zarzutu nieumyślnego spowodowania śmierci oraz przekroczenia uprawnień przez funkcjonariusza publicznego, to co jest tym żartem? Ze wstępnych wyników sekcji zwłok wynika, że na zgon 23-latka nie miały wpływu zmiany urazowe. Przyczynę zgonu poznamy po uzyskaniu ostatecznej opinii biegłych w tej sprawie za miesiąc lub dwa. Tyle trzeba czekać na wyniki szeregu badań zleconych przez biegłych, m.in. badań histopatologicznych i toksykologicznych. Od grudnia 2008 roku do połowy grudnia 2023 roku Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich prowadziło 111 spraw dotyczących osób zmarłych po interwencji policji. To są ustalenia Gazety Wyborczej. I sprawa Bartka będzie prawdopodobnie 112 sprawą, która tak naprawdę kładzie się cieniem na policji, ale kładzie się również cieniem na prokuraturze, która działa w taki sposób, że medialnie możemy powiedzieć jedno. Robią wszystko, aby wybielić policjantów. W każdej sprawie, w której dochodziło do śmierci osoby zatrzymanej, czy też śmierci po interwencji policji, dziwnym trafem policja, prokuratura robiła wszystko, aby doprowadzić do tego, że zatrzymywali tylko ćpunów, przestępców i tak dalej. Panowie, to nastąpiła jakaś pomyłka. Nie, skąd? My nie robimy pomyłek, nie. Po latach okazuje się zupełnie inaczej. Więc pytanie, co dla organów ścigania jest ważniejsze? Pozbycie się zgniłych jabłek, czy zszarganie własnej opinii? Bo patrząc na te sprawy, które były do tej pory, odpowiedź jest jasna. Oni po prostu w dupie mają opinię na swój temat, a społeczeństwo traktują jak bandę idiotów. Powiem jedno. Drodzy policjanci, sprawdzajcie, komu spuszczacie łomot, bo trafiliście na bliskiego znajomego pani ekspert, która wydawała opinię w sprawie Stachowiaka. I na szczęście dla społeczeństwa chyba będziecie mieli przejebane. Ale żeby nie było tak optymistycznego akcentu, to czas na społeczną kpinę z rodziny zmarłego i społeczeństwa w wykonaniu młodszej aspirant Katarzyny Nowak, pełniącej obowiązki rzecznika prasowego komendanta głównego policji. A pisze tak. W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej doniesieniami informuję, że z dotychczasowych czynności przeprowadzonych przez Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji wynika, że działania podjęte przez policjantów wobec Bartosza P. nie przyczyniły się do jego śmierci. No byłbym zdziwiony, gdyby było inaczej. I pisze dalej tak. W dniu 21 grudnia 2023 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wołominie realizowali interwencję dotyczącą uszkodzenia pojazdu, której skutkiem było zatrzymanie Bartosza P. z uwagi na jego zachowanie oraz obrażenia, które posiadał przed
podjęciem wobec niego czynności. Funkcjonariusze wezwali zespół ratownictwa medycznego Szpitala Praskiego. Po uzyskaniu opinii lekarza, że Bartosz P. może brać udział w dalszych czynnościach i nie ma przeciwwskazań do osadzenia w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych, mężczyzna został osadzony, a następnego dnia przedstawiono mu zarzuty popełnienia przestępstw dotyczących uszkodzenia mienia, znieważenia funkcjonariuszy publicznych oraz posiadania środków odurzających. Po wykonaniu niezbędnych czynności Bartosz P. został zwolniony do domu. I tu uwaga, drodzy Państwo, zwracam na to uwagę, skoro lekarz stwierdził, że w momencie przyjęcia nie było przeciwwskazań, aby go zatrzymać, nie było przeciwwskazań zdrowotnych, to oznacza, że wszystko, co było, co się działo do chwili zatrzymania, nie było aż tak istotne dla zdrowia zatrzymanego. Chyba że lekarz był konowałem i wtedy to on powinien ponosić odpowiedzialność. Czytając dalej oświadczenie policji, w wykonaniu oczywiście pani aspirant. W dniu 23 grudnia 2023 roku komendant Komendy Powiatowej Policji w Wołominie po otrzymaniu informacji o śmierci mężczyzny niezwłocznie powiadomił prokuraturę, Biuro Spraw Wewnętrznych Policji oraz Wydział Kontroli. Z własnej inicjatywy podjął także działania mające na celu zabezpieczenie wszystkich niezbędnych dokumentów oraz nagrań, czyli monitoringu znajdującego się w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych. Czynności w celu ustalenia prawidłowego przebiegu zdarzenia podjęło także Biuro Kontroli Komendy Głównej Policji. I teraz tak, prokuratura rejonowa w Wołominie w dniu 23 grudnia podjęła czynności, a następnie wszczęła postępowanie w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci Bartosza P. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że istniały faktyczne i prawne podstawy przeprowadzenia interwencji wobec Bartosza P., a działania policjantów nie były przyczyną jego śmierci. No możliwe, bo czasami się tak zdarza, że przychodzą krasnoludki i policjanci nie zdążą ich zatrzymać, zanim po prostu krasnoludki kogoś nie pobiją, prawda? No bywają takie sytuacje. W każdym razie, czytając dalej, w związku z tym, że w sprawie prowadzone jest przez prokuraturę postępowanie, policja nie może poinformować opinii publicznej o istotnych okolicznościach dotyczących zdarzenia, albowiem mogłoby dojść do ujawnienia tajemnicy śledztwa i nie moglibyśmy mataczyć. A nie, przepraszam, to ostatnie zdanie to jest moja inwencja, gdybym był na miejscu pani aspirant, to przynajmniej uczciwie bym w ten sposób napisał. W każdym razie ona pisze tak. Pragnę Państwa zapewnić, że policji bardzo zależy na wyjaśnieniu tej sprawy i poinformowaniu opinii publicznej o ustaleniach, niemniej na tym etapie powstrzymanie się od komentarza spowodowane jest nie tylko obostrzeniami prawnymi wynikającymi z artykułu 241 paragraf 1 kodeksu karnego, ale przede wszystkim szacunkiem dla rodziny i przyjaciół Bartosza P. Ujawnienie informacji, które w tej sprawie oczyszczą wizerunek policji, mogłoby naruszać dobra osobiste Bartosza P. i przysporzyć dodatkowego cierpienia najbliższym. Ile można słuchać tego pierdolenia? No myślę, że to są słowa, których nawet pan Mariusz Ciarka, który szczęśliwie opuścił stanowisko rzecznika, z całą pewnością by się nie wstydził, natomiast widać chyba kogo szkolił. No i oczywiście to, co powinno być przedstawione, aby to jakoś wyglądało medialnie, to pani aspirant pisze, że rodzinie i przyjaciołom składam wyrazy głębokiego współczucia. I w zasadzie to, co może być kamieniem milowym w tej sprawie, to są ludzie. Ludzie, którzy mogą mieć wpływ na to, aby jeżeli rzeczywiście dopuścili się tego czynu policjanci, to aby ponieśli za to właściwą karę. Więc zastanówmy się, kim jest wspomniana pani ekspert, która założyła zrzutkę i wiąże się ze sprawą Stachowiaka. Jest to pani Mariola Dorota Wołoszyn. Jest psychologiem, jest emerytowanym majorem policji, absolwentką m.in. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie i masę jeszcze innych nawet instytucji międzynarodowych. Jest ekspertem psychologii kryminalnej i śledczej, mediacji, negocjacji, interwencji kryzysowej, oceny dysfunkcji w środowisku pracy, diagnozy przypadków przemocy fizycznej, psychicznej i seksualnej, badań psychologicznych kandydatów do pracy oraz osób zatrudnionych w celu weryfikacji ich kompetencji i wiarygodności. Posiada kompetencje w zakresie sporządzania ekspertyz typologicznych oraz profili psychologicznych nieznanych sprawców przestępstw, również tych dokonywanych na szkodę instytucji i podmiotów gospodarczych. Zajmuje się opracowywaniem taktyki prowadzenia rozmów, wywiadów, przesłuchań oraz psychologiczną oceną wiarygodności osób i informacji. Jest to analiza behawioralna i lingwistyczna. Prowadzi szkolenia w zakresie psychologii, oszustwa, technik i metod pozyskiwania informacji dysfunkcyjnych i przestępczych zachowań w środowisku pracy i szkolenia z zakresu radzenia sobie w sytuacjach trudnych.
Jest również ekspertem stosowania technik komunikacji deeskalacyjnej oraz metod wywierania wpływu na ludzi. Uczy efektywnego, bezpiecznego zachowania podczas zdarzeń nadzwyczajnych, w tym również w przypadku napadów czy wzięcia zakładników. Za portalem już zrzutka, bo to był w zasadzie informacje, które w ten sposób były skomasowane, pojawią się na portalu LinkedIn. Natomiast portal zrzutka w komentarzach pani Mariola pisze tak. Bardzo dobrze znam sprawę Igora Stachowiaka. W tej sprawie wykonywałam ekspertyzę. Kim jestem jest w opisie mojego profilu na zrzutka.pl. Ja to Państwu przedstawiłem akurat LinkedIna. Wykorzystam wszystkie dostępne mi środki, krąg znajomych i znajomych mi ekspertów, by do takiej sytuacji nigdy więcej nie doszło. Dla mnie to szczególnie trudna sytuacja, bo bardzo dobrze osobiście znałam Bartka. Był wieloletnim przyjacielem mojego syna. Mamy znakomitych specjalistów i najlepszych prawników. I mnie w takim wypadku zostaje im po prostu życzyć szczęścia. Jeżeli ktoś z Państwa zamiast pisać na murze HWDP, co niektórym policjantom może sprawić przyjemność, a w tym momencie raczej nie to jest intencją piszącego, to drodzy Państwo, link do zrzutki jest w opisie odcinka. Możecie Państwo ich wspomóc. Z całą pewnością kancelaria, która była w stanie doprowadzić do tego, że ludzie, którzy czuli się bezkarni w sprawie Igora Stachowiaka, ponieśli za to karę, to oby i tym razem się im udało. I to tyle. Nie będzie pozytywnego akcentu. Pozdrawiam, trzymajcie się i do następnego razu.